kiedy czujecie, że nie możecie pisać, że to nie idzie, że to nie jest problem jakby, i to trwa dłuższy czas, to nie jest problem znalezienia następnego pomysłu na film, to jest problem zmienia czegoś we własnym życiu. To znaczy, że jestem źle ustawiony do świata, że ja nie czerpię z tego świata energii, że nie ma tej wymiany energii takiej niezbędnej do tworzenia. Więc cały czas namawiam, żeby kiedy się pracuje nad scenariuszem, zwłaszcza kiedy go się zaczyna, żeby naprawdę zdiagnozować najpierw siebie samego. Reszta, to co przeczytamy w książkach, to co przegadamy z ludźmi, to jest niemalże techniczna pomoc, ale to nie jest istota twórczości. Twórczość to jest cisza tak głęboka, że słychać swoje najgłębsze intuicje, to co to jest tędy droga. Też jakimś elementarnym obowiązkiem scenarzysty jest nie tylko wyłączyć telefon, to po prostu przestać czytać, oglądać i uzyskać ten taką wewnętrzną, spokojną toń, tę ciszę, w której słychać. Bo tak, to się przydziela do naszej jakby wyobraźni, tylko to, co najbardziej agresywne właśnie, najbardziej efekciarskie, najbardziej brutalne. Z takiej materii te filmy powstają, no to takie filmy no niestety robimy w Polsce. Naszym problemem jest zamęt, brak tej ciszy, brak takiego odsłuchu, takiej podświadomości swojej. To jest nasz problem, że to wszystko jest zagłuszone.